W nim było życie, a życie było światłością ludzi. Ewangelia według Jana, 1 rozdział, 4 werset. Książę życia. Życie ludzkie rozpoczęło się, gdy Bóg wziął to, co uformował z prochu i tchnął w to tchnienie życia, aby uformować żywą istotę. Czytamy o tym w 1 Księdze Mojżeszowej, 2 rozdział, 7 werset. Śmierć pojawiła się po tym, gdy pierwsza para zwątpiła w Boże motywy. 1 Mojżeszowa, 3 rozdział, 5 do 6 wersetu. To zapoczątkowało znany nam dziś cykl, w którym życie jest nieustannie przerywane przez śmierć. Potrzeba było księcia życia, aby to zmienić. Jezus powiedział, że przyszedł po to, aby wierzący mu mieli życie i aby mieli je w obfitości, jak czytamy w Ewangelii Jana, 10 rozdział, 10 werset. Życie, które oferował Pan Jezus, było nierozerwalnie związane ze światłem, a ludzie bardziej umiłowali mrok od światła, bo ich uczynki były niegodziwe. Tak mówi nam Słowo Boże w 3 rozdziale, 19 wersecie. O Jego mocy dawania życia świadczą 3 cuda, w których śmierć została tymczasowo obalona. Śmierć odebrała życie dziewczynce, ale Pan Jezus wziął ją za rękę i przywrócił do życia, o czym mówi nam Ewangelia według Łukasza, 8 rozdział, 40 do 56 wersetu. Śmierć zabrała syna wdowy i Pan Jezus go przywrócił do życia. Tak czytamy w Ewangelii według Łukasza, 7 rozdział, od 11 do 17 wersetu. Wydarty śmierci był też Łazarz, choć był martwy od 4 dni. Pan Jezus pokonał śmierć, oddając swoje własne życie i oferuje znacznie więcej niż doczesne życie. Zapłatą za twój grzech jest śmierć, ale Pan Jezus jest zmartwychwstaniem i życiem. I jeśli zaufasz Mu jako temu, który umarł za ciebie, da ci życie wieczne. Nie będziesz sądzony za swoje grzechy, ponieważ On wziął to na siebie. Przejdziesz z mroku do światła. Tak przecież mówią nam Dzieje Apostolskie, 26 rozdział od 18 wersetu. I ze śmierci przejdziesz do życia. Tak mówi nam Ewangelia Jana, 5 rozdział, 24 werset. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. Ewangelia według Jana, 1 rozdział, 4 werset. Książę życia.